niewierny trwoży się przestrasza na cud Jonasza. Alleluja! Naród niewierny trwoży się przestrasza na cud Jonasza. Alleluja! Zofia Władysław Czochur, Zofia Felczyk, Jan Maria, Andrzej Soczek, Maria Tadeusz Gąsior, Henryk Kleszyk, Edward Ryczy, Kazimierz, Jan Katarzyna Pierz, Jan Franciszka Chyna, Julia Pociecha, Bronisław Genefa, Jan Stanisław, Zofia, Michał Juruś, Helena Jakub Pawłowscy, Władysław Przepióra, Janina Ludwik Leszek Oczkowicz, Stanisław Mika, Eleonora Tadeusz Wal, Julia Janczyżyk, Jan Emilia Władysław Niemiec, Jan Jakub Ryba, Helena Jakub Bajorek, Maria Jania Worski, zmarł z rodziny, Anna Ludwik Brudzisz, zmarł z rodziny, Julia Andrzej Janina Rogulscy, Genofa Kazimierz Kucharski, Władysław Górbisz, Katarzyna Brunisław, Magdalena Bajorek, Stefania Wałęga, Amalia Słowik, Antoni Zięba, Eugeniusz Bąk, Stanisława Pociecha, Czesław, Zofia, Aleksander Świętych, Zofia, Franciszek Duran, Teofil, Wszołek i Zmary z rodziny, Alfred Roman Bartyzer, Stanisław Anna Mentel, Eugeniusz Maria Dziki, Adel Wiktorian Mierzwa, Anna Józef Gawrylczyk, Krystyna Józef Dynda, Zofia Wojciech Dudka, ksiądz Stanisław Pyzik, Helena Jan Kazimierz Kucharscy, Anna Andrzej Pyzik, Wiktoria Michał Kiełtyka, Zofia Andrzej Stanisław Droszcz, Krzysztof Lach, Maria Antoni Wysoccy, Helena Władysław Stanisław Czyżyk, Jan Władysław Stanisław Maria Wszołek, Franciszek Maria Sołtysiak, Feri Krystyna Guzik, Anna Walenty Franciszka Ksawera, Józef Gąsior, Krzysztof Nabiałek, Franciszek Hipolita Władysław Duran, Barbara Zofia Ignacy Pyzik, Stefania Grębska, Władysław Jakub Soczek, Józef Zofia Szczyboński, Wojciech Zofia Aleksander Tadeusz Dudka, Jakub Waleria Róż, Janina Jan Niemiec, Jan Krystyna Wszołek, Stefan Polak, Jakub Janina Ryba. Jest na śmierci Pan żywota. Chociaż przeszedł przez jej wrota, rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Bóg Adamie twój spłacony, pokum ludzki dokończony, wnijdziesz w niebo szczęśliwymi dziećmi swymi, alleluja. Wnijdziesz w niebo szczęśliwymi dziećmi twymi, alleluja. Leszek Kozin, jego rodzice, Wilhelm i zabracie Pielowscy, Andrzej Bajorek, Władysław Zofia Bajorek, Katarzyna Andrzej Franciszka, Kazimierz Rudłowski, Julian Wszołek, Henryk Maria Władysław Wachowicz, Dariusz Stańczewski, Anna Franciszek Andrzej, Stanisław Jan Filip, Anna Stanisław Sylwester Wszołek, Małgorzata Jan Ryba, Jan Zbigniew Eugeniusz Tajak, Amelia Wojciech Stanisław Mika, Stanisław Jan Biernat, Anna Stanisław Knybel, Maria Tadeusz Nowak, Helena Jakub Patla, Stanisław Mariusz Bajorek, Genfa Antoni Guzik, Janina Piotr Teodor Korzeń, Ryszard Szczępek, Anna Teresa Józef Januś, Basia Wojtas, Zofia Jan Franciszek Wszołek, Anna Ilia Tomasz Kucharscy, Wojciech Grzesiak, Maria Damicz, Anna Andrzej Izmali z rodziny Olbrych, Jan Wojciech, Anna Izmali z rodziny Dudka, Teresa Maciejak, Marek Serokin, Józef Kamyk, Ryszard Serek, Jan Kluś, Zygmunt Albina, Franciszek Wierzchanowscy, Katarzyna Roman Warzecha, Anna Franciszek Wszołek, Józef Liszkiewicz, Zofia Piotr Duran, Filipina Jan Michalec, Eleonora Tadeusz, Aleksandra Zofia, Kazimierz Helena, Edward Wal, Andrzej Wiktoria, Andrzej Michalec, Maria Michał Knybel, Anna Bronisław Przepióra, Wiktor Cezaryna, Marian Jakubowski, zmarł z rodziny, Józefa Roman Sawicy, zmarł z rodziny, Leon Felix Agnitecki, zmarł z rodziny Krasnopolskich, Orzechowskich,
Katarzyna Czaban, Julia Mieczysław-Jakubowscy, zmarli kapłani Aleksander Milewski, Witalii, Stanisław Kantor, Elżbieta Kaźmierz-Bajorek, Barbara Wszołek, Władysław Wszołek, Anna Mieczysław-Rędak, Helena Wysław-Pabis, Helena Jakubowska, Zofia Zisław-Jodłowscy, Janina Wysław-Wszołek, Anna Roman-Knybel, Wiktoria Michał-Stołkowicz, Maria Stanisław-Wiśniowscy, zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc chrztu Twojego, Jezus. Wesoły nam dziś dzień nastał. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Maria Stysowczyniawa, Janik Borysmal z rodziny, Maria Józef Duran, Kazimierz Stolarczyk, Ludwika Władysław Helena, Edward Kiełtyka, Maria Józef Jan Mieczysław Kleszyk, Anna Franciszek Wszołek, Tadeusz Wszołek, Marian Henryk Koziół, Amelia Józef Maria Stanisław Smoleń, Stanisław Wszołek, Sawra Andrzej Majewscy, Edward Gut, Stanisław Tadeusz Górbisz, Barbara Antoni Olbrych, Karolina Wojciech Szurkiewicz, Jan Rzychowski, Ksawera Władysław Kamiński, Maria Wojciech Guzik, Stanisława Eugeniusz Przepióra, Helena Jan Kucharscy, Józef Jan Przepióra, Jan Maria Nigbor, Jania Julia Ignacy Józef Szymczyk, Józef Bulanda, Franciszka Jan Zofia Byrda, Jan Maria Stanisław Karaś, Maria Henryk Kamiński, Stanisław Niziołek, Edwarda Henryk Masli, Franciszka Byrda, Władysława Stanisław Tadeusz Brudzisz, Józef Stefania Edward Jan Stakura, Józef Smalarz, Aleksandra Józefa Faliszek, Waleria Piekarz, Zofia Kazimierz Laszkiewicz, Emilii Jarek, Stanisław Jodłowski, Anna Jan Guzik, Barbara Adam Słomscy, Madzia Mikrut, Zofia Eugeniusz Mikrut, Jarosława Wszołek, Stanisław Mierzwa, Anastazja Kazimierz Michał Ptak, Tadeusz Lisak, Irena Eugeniusz Radwan, Helena Stanisław Czyżyk, Józefa Jan Wiesław Syndecki, Wilhelmina Aleksandra Malinowscy, Maria Władysław Kazimierz Stanisław Małopolscy, Helena Kucharska, Maria Kwas, Maria Tadeusz Nowak, Eugeniusz Brudzisz, Rozalia Michał Damicz, z rodziny Jasik, Anna Bronisław Przepióra oraz ich synowie Edward Emil, Roman, Bronisław, Wiesław Krystyna, Adolf Ryczek, Franciszka Tadeusz Gębarowscy, Genowefa Józef Duran. Oczy i się już łzy płaczący. Oczyjcie już łzy płaczący, żale z serca wysujcie. Wszyscy Chrystusa wierzący, weselcie się radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja. Anna Benedykt Mirek, Antoni Ratowski, Julia Wojciech, Tadeusz Machnik, Jan Anna Józef Cieślak, Kazimierz Falisz, Ludwika Andrzej Przepióra, Teresa Stanisław Mruk, Anna Leopold Maria, Tadeusz Jan Faliszek, Jan Szymon Bajorek, Zofia Bernard Kawa i zmarli z rodziny Helena Julian Wacławscy, Elżbieta Michał Rutana, Zofia Zofia Leopold Faliszek, Franciszka Józef Laszkiewicz i zmarli z rodziny, Maria Welsa Filip i zmarli z rodziny, Jan Zofia Leopold Faliszek, Julian Helena Tadeusz Karaś, Zofia Helena Julian Wacławscy, Anna Kucharska, Amalia Ludwik Sowiźrał, Irena Dąbrowska, Franciszek Gottfried,
Stanisław Furman, Zofia Bolesław Hycan i rodzice, Michalina Bronisław Kamik i rodzice, Władysław Gawron, Zofia Stanisław Adolf Edward, Sławek Makowiec, Alfreda Bogusław Jędrychowscy, Artur Zofia Władysław Eugeniusz Klemens, Łukasz Stróżyk, Anna Ignacy Wałęga, Erna Władysław Wszołek, Katarzyna Skrabacz, Maria Piotr Tomasz Kucharscy, Czesław Dużyk, Władysław Prokop, Anna Jan Machowscy, Maria Bobola, Janina Stanisław Karp z rodziny Duran, Maria Joanna Jan Noga, Maria Lopunt, Maria Stanisław Bąk, Karolina Wszołek, Anna Stanisław Wąsik, Czesław Rozalia, Maria Wojciech, Julian Wszołek, Marian Krystyna Władysław Wojciech Przepióra, Stefan Hulbuj, Eugeniusz Bała, Anna Słota, Henryka Polonia Adam, Maria Józef Wszołek, Maria Andrzej Łątka, Jan Tekla Edward Mazur, Maria Stanisław Przepióra, Jan Firszt, Zdzisław Pawelec, Bronisław Katarzyna Jan Weronika Bajorek, Stanisława Marian Anna Słota, Beatka Kamińska, Maria Stefan Filit, Michał Filit Legionista, Stefan Filit Antonina Dudka, Maria Edward Kołcz, Ksawera Benedykt Tekla Michał Słota, Stefania Bajorek, Roman Słota, Jerzy Nalepa, Jan Krystyna Juruś, Helena Adam, Krystyna Adolf, Kazimierz Łaskawscy, Emilia Szarowicz, Zofia Maciur, z rodziny Wal Hycnar, Janina Litwin, Emilia Hycnar, Tadeusz Mężyk, Piotr Natalia Falisz, Józefa Jerzy Stępień, Anna Władysław Edward, Józefa Henryk Siewiera, Jan Bielecki, Paweł Gogola, Krystyna Andrzej, Barbara Władysław, Anna Władysław Dudka, Władysław Maria Kazimierz Amelia Stanula, Jan Zofia Kazimierz Adolf Magdalena, Roman Stanisław Droszcz, Danuta Książek, Maria Józef Skrobot, Tadeusz Biel, Maria Piotr Wojciech Henryk Wszołek, Stanisława Stanisław Gucwa, Barbara Mikołaj Bielecki, Kazimierz Janina Alfreda, Franciszek Skrobot, Genowefa Józef Dudek, Bronisław Urban, Marian Stanisław Piątek, Julia Kamińska, Zofia Kazimierz Gawron, Wiesław Piątek, Zofia Józef Wal, Eleonora Dudka, Krystyna Michalik, Janina Tadeusz Firszt, Antoni Jacher, Anna Piekarz, Zofia Tadeusz Zając, Tadeusz Eugeniusz Waleria, Stanisław Płaczek, Tadeusz Jan Stanisław, Kazimierz Władysław, Stefania Pyzik, Jan Wszołek, Maria Firsz z domu Kawa, Stefania Stanisław Michalina, Tadeusz Cieniawa, Jan Renard, Jan Józef, Zofia Przepióra, Sławomir Wałęga, Zofia Stanisław Knybel, Zofia Franciszek Wszołek, Julia Tomasz Anna Kucharscy, Julia Wojciech Piesz, Barbara Wszołek, Janina Jantas, Władysław Józef Antonina Jodłowscy, Ignacy Franciszek Wójcik, Maria Świerk, Anna Jan Kiełtyka, Maria Elżbieta Maria Woźniak, Bronisław Mroczka, Józef Świerk, Franciszka Stanisław Barbara, Stanisław Kalisz, Tekla Stanisław Szczepanik, Irena Karaś, Julian Roman Rędak, Emil Curyk, Józef Tuman, Anna Stanisław Tomasik, Maria Józefa Stanisław Pałka, z rodziny Węglów, Mendalów, Rozkuszka, Józefina Piotr Fort, Rozalia Jan Ciuruś, Danuta Kazimierz Dziadosz. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj Twoim zmarłym, sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swego Stwórcy, Odkupiciela, przez Chrystusa, Pana naszego.
miłosierny Boże, wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie, cześć Ci oddaję, najgłębszej pokorze, bóstwa Twojego, tonąc w oceanie. Najgłębszej pokorze, bóstwa Twojego, tonąc w oceanie. Bądź uwielbiony, Ty w Trójcy jedyny, tak niesklębiony i niepojęty, Ty, co przebaczać umie wszystkie winy. Trzykroć wołamy, święty, 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 Ty, co przebaczać umie wszystkie winy. Trzykroć wołamy, święty, 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 bądź uwielbiony, miłosierny Boże, żeś stąpić raczy. Na ziemię wielbimy Ciebie, najgłębszej pokorze, żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię. Wielbimy Ciebie, najgłębszej pokorze, żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię. Dziele, przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, które Cię wielbią ku Twoim Kościele, a którym dałeś życie nieśmiertelne, które Cię wielbią ku Twoim Kościele, a którym dałeś życie nieśmiertelne. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Nie ma większego święta ponad zmartwychwstanie, ale nie ma większego święta, które budzi nadzieję, to Boże miłosierdzie. I właśnie godziny południowe i o 15:00 my, ludzie wierzący, głęboko w to wierzymy, że spływa na nas Boże miłosierdzie. Nasze serca czyste, nasze serca wyspowiadane, nasze serca przyjmą Komunię Świętą i dzisiaj jest ten wielki dar. Dar darowania wszelakich grzechów. Wierzmy w to i ufajmy. Widzimy, jak jest dzisiaj świat. Czego trzeba ludziom bardziej, jak nie boskiego miłosierdzia i ludzkiego opamiętania. A najświętsza ofiara koncelebrowana, nasz czcigodny rodak, ksiądz Piotr, we własnej intencji. Ksiądz Mirek poleca świętej pamięci Stanisława Durana, 10. rocznica śmierci, intencja rodziny. Ja modlę się bardzo serdecznie i szczerze i wspominam ojca doktora Mariana Brudzisza. To już druga rocznica śmierci, tak życzliwego, tak ofiarnego i tak kochającego swoją parafię, jak był ojciec Brudzisz. To chwała mu, że właśnie tu się wychował, tu się urodził i nigdy o Rożnowicach nie zapomniał, chociaż zwiedził prawie cały świat jako redemptorysta. Ale jest to też intencja taka pocieszająca, że właśnie o swoim wujku pamiętają bratanice i obyście po najdłuższe czasy pamiętały o swoim kochanym stryku, jak to się mówi potocznie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Módlmy się, Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał z niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Dziękuję Panu, bo jest miłosierny. Dziękuję Panu. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie,
miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, ale bowiem miłość względem Boga polega na spełnieniu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę, krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Dydymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki moje nie włożę w Boga Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedzi, rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi, odnowi oblicze tej ziemi. I odnowi oblicze tej ziemi. Słowo przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia. Siostry i bracia w Chrystusie, dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Caritas obchodzi swoje patronalne święto. W to dzisiejsze święto rozpoczynamy również kolejny tydzień miłosierdzia. Najważniejszym celem każdego takiego tygodnia jest szeroko pojęta promocja i kształtowanie wyobraźni miłosierdzia. W tym roku pod hasłem każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał. W służbie miłosierdzia podejmowane są wszystkie dzieła Caritas, której celem jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Ta pomoc organizowana w sposób charyzmatyczny i systemowy obejmuje najważniejsze życiowe potrzeby zarówno w zakresie materialnym, jak i duchowym. Caritas to ogromna instytucja charytatywna Kościoła katolickiego.
Caritas Polska prowadzi systematyczną i to w znacznym zakresie pomoc medyczną dla mieszkańców Jemenu, gdzie od 10 lat trwa wojna domowa. Pomoc humanitarna i rozwojowa prowadzona jest również na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej, w Syrii, Libanie czy w Strefie Gazy. Tam wiodący i flagowy jest program Rodzina Rodzinie, który pozwala nieść wsparcie finansowe rodzinom wielodzietnym, ubogim, bezpośrednio narażonym na skutki wojny. Łącznie na całym świecie Caritas prowadzi działania pomocowe w ponad 35 krajach. Podobnych wyzwań nie brakuje również w Polsce. Potrzebujących pomocy jest wielu. Wśród nich są seniorzy, którzy dzięki Caritas i współdziałającym z nią różnych instytucji otrzymują wsparcie m.in. w postaci kart na codzienne zakupy. Równie ważną grupę społeczną są dzieci i młodzież. Od lat Caritas organizuje dla nich wakacyjne wyjazdy. Program Tornister pełen uśmiechu to wyprawki szkolne. Szczególną rolę spełnia tutaj wigilijne dzieło pomocy dzieciom, koordynowane przez zespoły parafialne Caritas. Również obejmuje wsparciem osoby bezdomne, dla których prowadzone są w całej Polsce schroniska, noclegownie, łaźnie czy jadłodajnie. Trzeba również wspomnieć prowadzone przez Caritas domy pomocy społecznej, hospicja, domy samotnej matki, różnego rodzaju poradnie specjalistyczne, punkty żywnościowe i wiele innych dzieł, jakie służą życiu. Dzisiaj w patronalne święto Caritas tradycyjnie prowadzona jest zbiórka w całej Polsce na cele charytatywne. W imieniu obdarowanych dziękuję za ogromną życzliwość, za każdy gest miłosierdzia, który zgodnie z obietnicą naszego Pana jest skarbem gromadzonym w niebie. Niech perspektywa życia wiecznego, którą otworzył dla nas zmartwychwstały Pan, inspiruje nas do miłości bliźniego, a także do czynów miłosierdzia, bo ubogich zawsze mamy u siebie. Podpisał biskup Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jedny chrzest na odpuszczenie grzechów, oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Rozpoczynając tydzień miłosierdzia, wpatrzeni w biblijnych świadków zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy do Ojca Miłosiernego w niebie wspólne prośby. Zjednocz w Kościele wszystkich ludzi, aby zniknęły wszelkie podziały, a różnorodność była okazją do wymiany duchowych darów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Umacnij w posłudze biskupów, prezbiterów i diakonów, aby poświęcając się głoszeniu słowa, modlitwie i dziełom miłosierdzia, prowadzili wspólnotę Kościoła do doskonałego naśladowania samego Jezusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dopomóż nowo ochrzczonym, aby na dobre zerwali ze starym, grzesznym życiem i zawsze wiernie trwali w zobowiązaniach wynikających z przyjętego sakramentu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przemnóż wiary wątpiącym, daj światłom myśl nauczającym, aby przy wspólnym spotkaniu mogli doświadczyć, jak działasz w sercach ludzkich,
oraz budować silną więź z Tobą i z bliźnimi, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Okaż miłosierdzie wszystkim zmarłym, zwłaszcza tym, którzy szczególnie tego potrzebują, aby mogli cieszyć się pełnią pokoju na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wejrzyj na nas, modlących się u stóp Twego ołtarza. Nie zważaj na nasze grzechy, ale w swoim miłosierdziu wybaw nas od złego i zachowaj w swojej łasce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze Wszechmogący, wraz ze świętym Tomaszem, Twoim Synu uznajemy naszego Boga i Pana. Dopomóż, aby słowa, które wypowiadamy, dały nam siłę do życia według tego, co oznaczają. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz. Tylko Boże miłosierdzie Miłosierdzie Boże, zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci Jezu, ufam Tobie. Twego życia nie rozpaczaj, nie roń łez, choć Boże miłosierdzie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z domu Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty, osiągnęli wieczne szczęście przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe. Słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia,
a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajmy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach Stanisławie, kapłanie Marianie, których z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Twojego Syna, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów swoim i pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Proszę sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem go, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystus zmartwychwstał jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwych powstać. Iż mamy zmartwych powstać, z Panem Bogiem królować. Leżał 3 dni w grobie, dał Bóg przebić sobie. Ręce i nogi obie, na zbawienie człowiecze, alleluja. 3 Maryje poszły, drogie maści niosły. Chrystusa pomazał, niemu cześć i chwałę dać, ale chciały Chrystusa pomazać, niemu cześć i chwałę dać, ale gdy na drodze były, tak sobie mówiły. Jest tam kamień niemały, a któż nam go odwali, alleluja. Jest tam kamień niemały, a któż nam go odwali, alleluja. Powiedz nam, Maryjo, gdzieś Pana widziała, widziałam go po męce, trzymał chorągiew w ręce, alleluja. Widziałam go po męce, trzymał chorągiew w ręce, alleluja.
Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezu, zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Ze śladami męki, Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezu, zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. Ojcze przedwieczny, ofiarujmy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Ojcze przedwieczny, ofiarujem Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie naszej całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiarujmy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiarujmy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujmy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy to. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy to. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach, przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michał Archaniele, pomagaj nas walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą bronią, aby go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, mocą Bożą strąć do piekła. Ogłoszenia parafialne, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jezu miłosierny, miłuj w opiece naród cały. Jezu, ufamy Tobie. Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia w wielkim rozmodleniu i spełnieniu obywatelskiej powinności wobec Matki Ojczyzny naszej. Poniedziałek, przeniesione zwiastowanie Pańskie, jest to dzień wielkiej modlitwy za dziećmi pod sercem Matki. Każdy według własnej woli, duchowo, adoptuje dziecko jeszcze narodzone, aby przyszło na świat, bo stajemy się społeczeństwem emerytów, starców. Kto nas będzie obsługiwał w szpitalach, domach opieki, czy w rodzinach jako dziadków? Prześwięto o 7, o 9 w Sitnicy, o 11 tak zwana suma tradycyjna, ale pracować można, szczególnie w polu, bo za długo już było to mokro. I potem o 17 w Sitnicy i 18 w parafialnym. Zachęcamy, zapraszamy. Środa nowenna, godzina 17:30, przychodzą dzieci na próbę komunijną. Nieustannie prosimy rodziców, aby myśleli o sprzątaniu obejścia parafii, aby było ładnie na komunię waszych dzieci i waszej parafii. Nieustannie prosimy, zabierajcie dzieci do kościoła na mszę świętą, uczcie obowiązku. Świat dzisiaj potrzebuje polskiego świadectwa wiary i zaufania Bogu. W dzisiejszej niedzieli zachęcam szczególnie młodych. Niedziela jest też na internecie. Warto przeczytajcie Boży Epilog Interesów. To ostatnie chwile życia nawróconego głównego komendanta obozu w Oświęcimiu, Rudolfa Hessa, jego spowiedź i ostatnie słowa do żony i syna. Warto, kochana młodzieży, to przeczytać, rozważać to na lekcjach historii. Niech nauczyciel rozmawia o tym z wami. O II wojnie światowej, o I wojnie światowej, o powstaniach. To nie są bajeczki jakieś. Dzisiaj ofiary na tacę, tak w kościele, jak i do puszek, dla Caritas Diecezji oraz Caritas Parafialna, za każdy gest ofiarności wielkie Bóg zapłać. I msze święte na bieżący tydzień, poniedziałek o 7 gregoriańska za Mieczysława Bajorka, o 11 w intencji ochrony dzieci poczętych za wstawiennicę Matki Bożej Niepokalanej się modlimy, aby ich nie zabijano. O 18 Wanda Stefan Nowak, Maria Radwańska, 9 śmierci Wandy. Wtorek o 7 za Helenę Kara, 7 dzień po śmierci, intencja syna Kazimierza, o 18 gregorianka za Mieczysława. Środa o 7 Stanisław Rybka, intencja szwagra Eugeniusza z rodziną. O 18 za Mieczysława. Czwartek o 7 za Mieczysława. O 18 Zofia Kazimierz Laszkiewicz, 43 śmierci Kazimierza, intencja syna Aleksandra z rodziną. Piątek o 7 za Wiesławem Ryczek, intencja pracowników firmy Koala Stuchowa. O 18 gregorianka za Mieczysława i sobota o 7 za Mieczysława. O 16 w intencji pani Genowefy na piękne 90 urodziny. Zdrowie, błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski potrzebne. To intencja córki z rodziną. O 18 również w intencji pani Stanisławy na 90 urodziny. O zdrowie, siłę i mocy, wszelkie Boże błogosławieństwo. To intencja rodziny. I przyszła niedziela o 7, Jakub Janina Ryba, 23 rocznica śmierci Janiny, intencja córki Teresy z rodziną. I Franciszka Kazimierz Odłowscy,
3 lipca śmierci Kazimierza, intencja syna z rodziną. O 9:30 za Mieczysława Gregoriańska i Elę Pacyna. 4 lipca śmierci córki Agaty z rodziną. O 12:00 Roman Michalik. 2 lipca śmierci na teściu i Leon Raźny na urodziny. Krystyna Baniak, intencja rodziny Raźnych. I o 15:00 Jan Droszcz, Leszek Droszcz, Barbara Ryba, intencja żony i matki i Eleonory Droszcz i Maria Kazimierz Reczek. Na tą piękną niedzielę przyjmijcie jeszcze piękniejsze błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie, ofiara spełniona. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Stał Pan Chrystus, zmartwychwstanie.